W końcu jestem tu sama. Tu może być konsola sterująca. Dobrze. Pora zniszczyć tę maszynę niżej. Zaplątał się w te kable. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Jak dostać się na tę wieżę? Skan fokusem powinien pomóc. Jeśli ściągnę tę belkę, może winda też spadnie. Nie wróży dobrze. Muszę szybko odłączyć te kable.
powinno być właściwe miejsce. Tam. Ten łącznik spaja ze sobą kable. Gdy w niego strzelę. Z głowy. Pora się wdrapać wyżej i odłączyć drugi pęk. Nie na to, jak wspinać się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może Fara miał rację, ale nie mam teraz wyjścia. Kwasem. Powinnam celować w niego. Szybko załatwić. Może pułapka? Nie wiem. Lodowa amunicja? A może Fokus znajdzie coś przydatnego? W końcu.
Centrum danych powinno być przede mną. Varl musi znaleźć... Kiedy znajdę kopię zapasową, przywrócę Gaję. Naprawię system i usunę rdzę. Przywrócę marzenie, Elizabeth. Ale czy wciąż tam jest? Dobra. Czas znaleźć serwerownię. Jestem blisko. Muszę być. Tu jest! Gaja, iteracja 6.9. Uruchamiam. Witaj. Cześć. Elizabeth? Travis Tate. No i co my tu mamy? Spisek odległego Zenitu w celu wygadnięcia kopii Gai? I jej funkcji podrzędnych? Oj, nieładnie. Mam się tym zająć, Liz. Blue Śmierci! Wyżowy pomiot! A... czy to jest mój posąg? To coś nowego.
Już zapowiadał się dobry dzień. To zaszczyt móc cię poznać, Spaczyn. Trucha maszyn. Pozostałości po bitwie o świecę. Pamiętam ją. Prawie pokonały nas maszyny kontrolowane przez Hadesa. Ale w końcu je odparliśmy. Wygląda jak jakiś pomnik. Dobrze zróbcie widzieć, Zbawcy. Wygląda na silniejszą niż ten posąg. Co pani? Ha, ha! Tu jesteś! Zamknij się w sioku. Będę chciała narzekać, że tu jestem, to zacznę. Co? Nie spodziewałam się tego po tobie. Mam tutaj siostra. Południk. Niesamowite, że nadal stoi mimo bitwy z Hadesem i zaćmieniem. Zbawczyni! Mam nadzieję, że wszystko gra. Hej, patrz, czy to nie ona? Zbawczyni? Bitwa zrujnowała okolice. Ciebie też dobrze widzieć. To Aloy, tutaj, na oświecie. Jeśli Oseramowie rodzą się z młotkiem w dłoni, to tym rodzą się bardziej. Bracie, szukałem cię. A, tu jesteś. Ty stary draniu. Miłego dnia. Wybacz, ale się śpieszę. Na kuźnię. To ona, zbawczyni. To ona! Czy pani? Ziemie kryją wiele tajemnic i bogactw. Cieszę się, że tu jestem.
Nie mógł. Ze szczytu iglicy został wysłany jakiś sygnał. Chyba muszę się tam dostać. Może przeskoczę na tę półkę za mną. No i proszę. Tylko jak przejść na iglicę? Teraz powinnam dać radę. Myślałam, że Silence mi pomaga, kiedy dał mi te włócznie. Ale wygląda na to, że mnie oszukał. Przesłał coś przez iglicę. On ocalił Hadesa. Jeśli dowiem się, gdzie wysłał dane, znajdę go. Oby węzeł transmisyjny na górze dał odpowiedź. No, chyba dalej nie zdołam się tędy wspinać. Płyta jest uchylona. Może uda mi się wejść tędy. Winda? Zobaczmy. Winda uruchomiona. To się otwiera. Ciekawe, co pomyślą sobie Karcze. Rozgryzłaś. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, ile czasu ci to zajęło. Użyłeś włóczni, by ukraść Hadesa. Jak mogłeś być tak bezmyślny? Bezmyślny? To ty chciałaś zniszczyć Hadesa, zanim jego wiedzę dało się wydobyć.
Tajemniczy sygnał, co go obudził chociażby. Albo gdzie zdobyć kopię Gai, której z takim trudem szukałaś. Skoro wiedziałeś, dlaczego niczego nie wiem? Przez ostatnie pół roku miałem dość problemów, Aloy. Tyle tylko, że poczyniłem postępy. Więc kiedy już przejdzie ci twój zupełnie nieuzasadniony gniew, może przyszłabyś do mnie na zakazany zachód, żeby dowiedzieć się, co odkryłem. Z pewnością cię znajdę. Tak. Cóż, nie powinno być to zbyt trudne. Nawet dla ciebie. Znać Varlowi i Maradowi, co znalazłam.